Witam was tutaj, cześć, to mam Janusz, zapraszam was na kolejny odcinek z Steve's kanał z PlayStation 4 Mass Transit, scenariusze, promowe Imperium. I tak, witam was tutaj w naszym mieście. Ja nazwę może po prostu standardowo to miasto, właśnie macie teraz ankietę, tam wam powinno się pojawić, tak czy nie. Nazwę to miasto po prostu promowe Imperium, ponieważ nikt nie wymyślił nazwy dla tej dzielnicy. Jak ktoś wymyśliłby teraz, to można oczywiście napisać w komentarzu. Ale ja po prostu nazwę to jako nasze promowe Imperium, jeżeli wyraźcie tak lub nie w ankiecie. Ale tak, zobaczmy, jak tam się nasze kamienie milowe biorą. Powoli 12 tysięcy osób już przywiezionych na 250 i liczba ludności idzie w górę. Dobrze jest. Przyspieszmy sobie czas, aby trochę forsy zebrać, bo to się zawsze przyda. Dokąd ten drut tu idzie? A, do naszych ścieków. No tak. Jestem ciekawy, czy na te nasze jeziorko nie wybuchnie nam trochę ściekami. Ale mniejsza z tym. Ja jestem ciekawy. Tak, jedna osoba mnie się pytała przed chwilą, właśnie czytałem komentarz, jak wejść, aby wyłączyć sygnalizację świetlną. No, to ja teraz pokażę. Krótko inny temat. Wchodzisz w podgląd, klikasz krzyżyk. Trójkątem wybierasz skrzyżowania. Wcześniej przytrzymujesz trójkąt i drążkiem wybierasz, i jeżeli przybliżysz, bo z daleka nic ci się nie pokazuje, możesz włączyć, wyłączyć, postawić stop i tego dużo rzeczy poustawiać. Więc sądzę, że to nie jest jakieś strasznie trudne. Dobrze, tutaj widzę, że jest trochę węzeł. O, pływają statki, omijają, bo im tutaj dałem trochę ostatnio drogi. Ale dzisiaj nad statkami trochę pokręcimy więcej się, ponieważ budujemy nasze centrum portowe. I tak, to kosztuje 7 tysięcy. No dobra. Dobrze, aby ładnie nam to centrum portowe wyglądało, ja sobie to oczywiście zrobię za pomocą wałów. I wtedy powinno, chociaż w teorii, to wyglądać cacy dla mnie. No, no dobra, zobaczymy. Dobra, tutaj idziesz dobrze. Tutaj ok. Tutaj musimy zrobić niestety ten zakręt. No, tu się nie chce ujść. W ogóle jest tragedia u mnie z internetem, bo dzisiaj nawet jest tak wolny internet, że nawet PlayStation nie może się zalogować. A to już akurat jest naprawdę bardzo wolne. Żeby nawet takich podstawowych czynności nie można było zrobić. Także jest kicha. Ale okej, tak też nie chcesz wejść. Też nie. To jak ja mogę tutaj? Co? Chwila. To mi się nie podoba. Ja tutaj chcę mieć równy teren. Dokładnie. Nam teraz wyskoczy ta woda, ale ona powinna szybko nam tutaj zniknąć. Dobra, w tym czasie, jak ta woda nam tutaj będzie się bawić teraz tam, my byśmy sobie zrobili tutaj, o właśnie. Czy aż tak będziemy sobie chcieli ścinać tą wysepkę? Nie, może nie. O, tutaj było. Okej. Okay. No bo może zetniemy, zobaczymy. Pomyślimy, tak? Okej, okay, tutaj jest dobrze. Teraz wypadałoby to tu jakoś podłączyć, ale tu może być trochę trudniej. Możemy sobie tu zrobić zakręcik. I tu nie wejdziesz. Okej. Okay. To będzie trudne. Tu jeszcze linie pomocnicze. Won. Tu podłączasz. Dobra. Było. Tu w ogóle coś mi też wstyd. O! Nie, tak mi to nie wejdziesz. Może... O! Dobra. Taki trochę dziwny, taki cypelek się tutaj zrobił. Ale no dobra. Jakby ktoś się zastanawiał, jakie tutaj będzie podłączenie, bo tutaj będzie handel, zrobimy sobie może tunel albo jakiś mały gdzieś mostek. Ale tych to chcemy, wiadomo, głównie statków. Także tak. Jeden do statków tu na pewno. Czy tu nam się tak na boku zmieści? Nie.
To tu kolejny będzie. Tu w tym kierunku. Kurczę, muszę pamiętać, że Forza nie dość nie odżywać jeszcze. Tu. I tu. Dobra. Jest tego dużo. Zdaję sobie z tego sprawę, że zrobiłem naprawdę dużo naszego tutaj statków. Ale mówię wam, to jest przyszłościowe, a tam jest to naprawdę dłuższy kawałek będziemy potrzebowali chyba, tak przynajmniej sądzę, aby to zrobić, aby wygrać. Dobrze, podłączmy sobie na te drogi. To tutaj nie powinno być jakieś strasznie trudne. Czy tu? Nie, nie, oczywiście nie. Możemy sobie zrobić wyjazd teoretycznie. Ale może nie. A, zrobimy sobie tak. Tutaj już krętą, bo krętą się ładne zakręty robi. Możecie zapamiętać. I stąd tu, ok. I stąd tutaj bym sobie puścił gruntową drogę. Tak. I tu w dół. A, dobra, może być. I tą drogę. Aj. Może być. Nie. W złym kierunku wyjechało. Kompletnie w złym kierunku. Już skorzystamy z tego tutaj. Tylko nie do końca w ten sposób. O. Ale to będzie musiało pójść wyżej. Tak, musimy to zrobić zakrętem, aby mi się nie robiło takie, jak ja nie chcę. Dobra, może być tak. Jeżeli tak jest, jak ja bym chciał, to może być już tak. Okej. I tu musimy zrobić sobie jakiś powolny zjazd, bym powiedział. O, może być coś takiego. Albo nie, dla powolnego możemy zrobić sobie po prostu zwykły zjeść. Tutaj... Czekaj, czekaj. I teraz, lecimy jeszcze raz. No dobra. Co jest? O, dobra, idzie. Dobra, stąd tu. I tu sobie zjedziesz już w dół. Tak. O, dobra, doskonale. I tak, tutaj jakby mi się udało to zrobić nad tym, byłoby po prostu cudnie. Co oczywiście wątpię. O, dokładnie. A, bo to jest taki kanał. Okej, dobra. Nie, tam mi się nie podoba podejście. Wszystko powyłączajmy poza tymi podstawowymi rzeczami, których ja nigdy nie wyłączam. Tak? Tak. A, chwila. Dobra, najwyraźniej trzeba zrobić to tak. I tak. I tu. Dobra. I dobra. I stąd. Kurczę, to trochę się zakręciłem z tym tutaj teraz budowaniem tej drogi, a to przecież nie są nasze plany. Powiedzmy, wiem, że są linie pomocnicze, ale nie chcę mi się jej włączyć już. Dobra. Mamy. Woda. Tak, mamy nasze rury. Tylko trzeba byłoby jeszcze rury podłączyć do reszty świata. Czego nie zrobiłem oczywiście. Dobrze, pieniądze powoli wchodzą. Domki się chcą budować. Okej. To tak, domki. Damy sobie kolejną jakąś poddzielnicę. Świeczami, bo się zaczyna robić problem. Właśnie, czy my mamy tak dużo pieniędzy, jak mi się wydaje? Czy to jest... To nie jest 12 tysięcy, to jest...
127 tysięcy. Okej, dobra, to możemy sobie coś takiego już zainwestować. I to opróżniać. Dobra, to się opróżnia. Wy nie macie jeszcze prądu. Tak, wiem coś o tym, na ten temat. I prąd będzie szedł tak samo jak droga. Czy przy okazji to będzie fajnie wyglądać? A mi się nie chce jakoś strasznie jeszcze nad tym myśleć. Nad drutami to... Nie. Okej. Okej, i tutaj po prostu do miasta trzeba podłączyć. No nie. A nie, myślałem, że to są reklamy, to nie są reklamy. Dobrze, i tak. Tutaj powoli, powoli to zaczyna wyglądać, jak bym chciał, żeby to wyglądało. Z tym, że tutaj jakieś monumenty jeszcze poustawiamy. Nie mam jeszcze zbytnie pomysłów, jaki. Tak, co tu może być fajne? Hałas. Maksymalna liczba odwiedzających 350. 300. 300. 350. To byłoby dobre, to o, tu. To kosztuje 100. Ale to byłoby idealne z tym tego zajęto miejsca. Tutaj czy nawet gdzieś... Tu! Oż ty! Ja cię nie mogę. Tylko na to trzeba było wziąć kredyt. W ogóle można podnieść im podatki. To będzie więcej forsy. Jeżeli mamy coś takiego, to i tak nie jest to. Dobrze, poczekajmy sobie już na to. I ten budynek możemy sobie tutaj wstawić. Kolejny jakiś mniejszy też wrzucimy sobie tutaj do środka, ale to już będzie jako park może. Dobrze, to na razie sobie dajmy tutaj, żeby się budynki budowały. Tak, tu będzie handlowa. Z tym, że to będzie specjalna dzielnica. Więc jak zaraz zaczną się tu budować za szybko, to ja będę musiał ich niestety wyrzucić. Ciach. Okej. I to będzie dzielnica turystyczna czy wypoczynkowa? Dajmy sobie wypoczynek, bardziej nam się przyda w tym mieście póki co. Bo turystyka to nie. Dobrze, mieliśmy sobie zrobić poddzielnicę tam dla naszych budynków. Tutaj, znaczy może inaczej. Poddzielnicę później. Póki co możemy jeszcze tutaj te tutaj skrawki i możemy się tymi tutaj zająć. Takimi różnymi zygzakami. A, i właśnie, i tutaj zaraz postawimy po drugiej stronie. Zrobimy sobie nową tam trochę poddzielnicę i takie tam różne rzeczy. Aby statki zabierały w dwóch kierunkach pasażerów, wtedy będzie więcej, o wiele więcej pasażerów. Dobrze, jak to jest to dzielnicy? Tu nie ma dzielnicy? Co? To jest bezdzielnicowe. Okej. Okay. Dobra. Mniejsza z tym, że to jest bezdzielnicowe. To już nie będzie bezdzielnicowe, proszę bardzo. No i tak dzisiaj jest nieźle, bo nie mam... Gadat, bo to mam tak zażarte, a jeszcze do was coś mówię. Co za wysiłek? Dobra, tu i tu. Oj, takim zygzakiem niezłym, ale dobra. I nasze statki, które sobie tutaj pływają, jakkolwiek. W drugą stronę sobie damy. W ogóle ja tutaj zapomniałem po odcinku zrobić przystanku, ale to tam przy którymś odcinku to już zmieniłem i jest. A tutaj sobie to podłączymy. I aby ludziom ułatwić, pomijając reklamy, które strasznie pomagają w życiu, damy sobie przejść dla pieszych. Dobrze, no i mam nadzieję, że będą mogli z tego korzystać, jak wiemy do czego, żeby po prostu sobie przechodzili pomiędzy tematem. Dobra, czy tutaj, tak, tutaj się powoli coś tam buduje. I moje 160 tysięcy nie chce wpłynąć, dobra, one 160 tysięcy, ale dajmy sobie trochę zapasu już. Dajmy, żeby nam tutaj zaraz coś nie padło. Dobrze, tak, rzeczą, która jest tutaj naprawdę ciekawa i to będzie trudne. To jest system tu tego wszystkiego.
Bo tak. Szkoda, że ja tu mogę jakoś... O, mogę. Bo tak, bo tutaj na pewno trzeba nie puścić parę właśnie takich linii, jak ja teraz robię, które omijają wszystko i płyną tylko tam, gdzie ja chcę. Więc na przykład tutaj, żeby poomijać trochę tych rzeczy, teraz porobię, czekając na force. Ciach. I ciach. Okej, dobra. Powiedzmy, że może... Może, choć wątpię, by z tego korzystali. Dobra. Powiedzmy, że tak. I tak. Tutaj to już się robi problem. Ogólnie teraz sobie wielkie kółko i po prostu statki sobie będą podpływać i kręcić się i tak dalej. Dobra, przemysł coś tam się przebudził. 180 tysięcy, dobrze, to sądzę, że to jest odpowiednia nadwyżka, aby można móc postawić ten budynek. Dobrze, zadowoleni. Ciekawe czemu. I my tu im zrobimy... Nawet możemy zrobić taką dużą drogę już. Okej. Teraz, żeby nie było tylko, że nie będę mógł tego postawić jakoś. Ej! Kurde! Czekaj. To trzeba wyłączyć. Coś mi się zbytnio to nie chce podłączyć. Dobra, wiecie, to nie podłączę tego. No niestety. To byłoby dobre. Gdyby to się udało tutaj. Albo tu. O tak. Ile kosztuje przeniesienie? 32 tysiące. O, co za zdzielstwo. Dobra. Spróbujmy tutaj to podłączyć. Mam nadzieję, że tutaj to się już mi uda. Nie chcę stracić tak dużo forsy na taki mały budynek. A, dobra, widziałem, że się udało. Dobrze, świetnie. A nasz pierwszy taki monument, można powiedzieć. W tym oto mieście. Zresztą w tamtym naszym głównym też nie ma zbyt dużo jakoś. Dobra, no i tak. Teraz niestety musimy sobie włączyć chwilę pauzy. Gdyż musimy wyburzyć wszystkie jakiekolwiek to są ścieżki nasze wodne. A że ja mogę wyburzyć tylko to w ten sposób, to jest kilka. Bo nie widzę, co wyburzam. Tutaj widzę, widziałem. O. Wyburzyłem wszystko. Dobrze, tu damy sobie krótkie, aby statki nam jakkolwiek pływały teraz. No może być nawet w ten sposób. To tu sobie jeszcze wyburzmy. I stąd. O. Tak. Tak, tuż tutaj przy naszym brzegu. Później to wyburzymy, żeby to tak nie wyglądało jak teraz. Ale to tylko chwilowe. W sensie to będzie wyglądać normalnie. Okej, dobra. Widzimy, że teraz wszyscy jedą tą gruntową togą. Czyli trochę kicha. Nawet nie taka trochę. Dobra. To tak, to wy jedziecie sobie tutaj, ale jest całkiem dobry podjazd tutaj z tego domu od szpacu. Dobra, no to tak, to wy tutaj sobie jedziecie. Widzę, że nawet parę osób korzysta i idzie do tego budynku, co jest dobrą wiadomością. No taki starszy stateczek, fajnie. Dobra, będę mieć co wstawić na miniaturkę. To mi się bardzo podoba. Dobrze, zwolnimy trochę czas. I teraz tak. Zrobimy sobie ogólnie, taki miałem pomysł. To tak. Jedna to będzie nitka ekspresowa. Czyli statki, które będą po prostu płynąć i omijać wszystkie przystanki i tylko i wyłącznie płynąć tam, gdzie to jest niezbędne. Czyli to, co teraz buduję. I to jest akurat dla nich obwodnica. O. Drugie statki, to teraz tak tylko pseudo narysuję. Później trzeba mieć wszystko tutaj wyburzyć.
To będą takie statki tutaj przybrzeżne, bo ja tutaj dookoła całego tego jeziora chcę zrobić podłączenia. I tutaj na przykład tak jest takie jakieś zagłębie większe, to te stateczki będą sobie płynąć. Co tutaj będą robić, to ja już to nie wnikam. No i tutaj na przykład będzie podłączenie. Ale... już jak jestem na tym etapie. Tak, to tutaj sobie te statki będą płynąć. Okej. Nie pomocnicze. Mogę wysokość statków? Co? No tutaj jakaś taka dziwna fala była. Ale nie ma. I tak. Tutaj sobie zrobię taki zakręcik trochę właśnie ostrzejszy. I tutaj jest też właśnie wzdłuż naszej linii brzegowej kochanej. Będą sobie te statki płynąć. Natomiast tak, czy tutaj mi się uda podłączyć? No, oczywiście, że się nie uda. Dobra, to jeszcze raz. Tak, tak. Ojej, proszę. I tak nieźle, że dopiero teraz. Dobra, no i tak, tutaj jest to podłączenie. Ogólnie te nasze linie, wszystkie statkowe zostaną przebudowane, przewyburzone. Bo będą inaczej działać. Jeszcze dzisiaj odcinku. Mam nadzieję, że jeżeli mi się starczy czasu. Tak, kolejną nitką byłoby podłączenie tego tutaj, co wszystko jest. Tylko tutaj, to ja bym sobie tak zrobił jakoś sensownie. Żeby na przykład te statki nie wpływały nam tutaj w budynek, jak było przed chwilą. Dobra. No i tutaj właśnie specjalnie zostawiłem tą oto tu dziurkę, aby mogły te statki przepływać. Właśnie pod tym mostem, bo most zostaje, bo most musi być niestety. Jakby most dało się usunąć, to byłoby fajnie, ale... ale budynki chyba wtedy przestają działać. Zresztą na razie to ja i tak tego nie będę chciał testować. Z tego co pamiętam, czyli dałoby się tu... tędy... nie, tędy nie. Ale tędy już tak. Blisko będą te obydwa. Wymagana woda. Okej. Tak, tu się podłączyło. To ja to muszę ręcznie wyburzyć. Teraz pójdzie, co? A nie. Jakieś dziwne coś. Dobra, no i tutaj do tych naszych obwodniczy. Dobrze, tylko teraz musimy sobie podłączyć nasze prąd. Bo wyrzuciliśmy. Tak, tylko troszeczkę. O, i oni już się skapnęli. Dobrze, ogólnie jakiś problem ze śmieciami. Tutaj wody nie macie. Nie wiem czemu. Zerknijmy, jak tam w trakcie naszych 23 minut wzrosło. Okej, mamy 24 tysiące. No, też dosyć szybko to idzie nam. Dobrze, ja tam bym się cieszył. No i tak. Byśmy sobie zrobili, bo tutaj jest trochę tego dużo i gęsto, że po... że właśnie w takich tego typu miejscach będą statki się przerzucać na tą linię, bo ja nie chcę, żeby ogólnie... jakby to powiedzieć... nie, może inaczej, wyburzymy... nie chcę, żeby statki pływały po tych tutaj tych liniach, bo wtedy będą się robić dosyć duże korki. Jeżeli to sobie teraz powyburzamy... a, powyburzajmy już. O, na przykład to tutaj... to nie będzie tak wyglądać. Tu na pewno nie będzie podłączenia. A tu jest już dobrze. Bo chcę, żeby korzystały z naszych różnych połączeń wszelkich. A, tutaj jest podłączenie. Tutaj, no niestety, nie mamy wyboru. Musimy to sobie podłączyć. Znaczy, dałoby się to zrobić nie podłączenie. O! Małe miasto. Jej. Pociągi. Kolej jednoszynowa, no niestety nie mogę skorzystać. A szkoda. Jakiś na to by się przydał scenariusz. Ale jak to do mnie wolno, okej. Ale dalej jakieś rzeczy. Później możesz to bardziej przejrzeć.
Dobra, no i stąd gdzieś jakoś tak tutaj. Stąd a to trzeba byłoby złożyć. Stąd. O, udało się. I tak. Tutaj podłączenie. To takie zakręty. Może być nawet taki zakręt. A tutaj do tego zakrętu się to podłączy. I tutaj będzie po prostu rozgałęziacz. Rozgałęziacz, który wejdzie gdzieś tu. O, tutaj. Dobra. Ogólnie tutaj się dużo teraz zaczęło dziać. Ale to i tak nic, bo jeszcze musimy podłączyć po pierwsze to. I to. Tak. Jedna nitka, która dzięki tej to jest to całe omijane. O. Dobra. I tak, do tego, póki co, tu nie jestem przekonany co do tego podłączenia. Chyba je poprzebudowuję. Możliwe. Bym podłączył to na razie jakoś w jednym kierunku. Nie. Tu możemy zrobić podłączenie, będzie prostszy podjazd. Okej. Tak, bo tutaj trochę bym właśnie jeszcze trochę tych takich różnych tego typu miejscach zrobił podłączyć do tych zewnętrznych. To i tak te zewnętrzne to są póki co takie do pseudo bardziej. Dobra, no i tak jak tutaj są na przykład ta jedna jest ta zielona linia, która omija to wszystko to, ona tu będzie w użytku. Dobrze, problem jest ze śmieciami dużym. Aha, bo się dwa wysypiska zapełniły, to jest problem. Rozumiem wasze problemy. Dobrze, dajmy sobie więc tutaj drogę nową. Czekaj, tutaj, stąd i pociągnij do tego. I stąd sobie wybudujemy nasze kolejne, niestety dwa wysypiska, które są te nam niezbędne. Jak tam zagadek, zagadek rzeczy 27. Okej, okay, może być. Niestety, ale może być. I cię po prostu wyłączymy. Buja. Dobra, mam nadzieję, że to nam usprawni tutaj ruch. I teraz tak, zerknijmy sobie na nasze kamienie milowe oczywiście. Zerknijmy jeszcze raz, czy tutaj coś takiego podtransportowego weszło? Nie. Nie, nic szczególnego. Dobra, tutaj sobie to idzie ładnie. Trasy. To tak, wejdźmy sobie na nasze promy. 290 ludzi. Całkiem ładnie. Ale niestety ta nitka zostanie zniszczona właśnie teraz. Szkoda. No ale no cóż. Kolejna nitka. To jest ten jasny zielony. I tak. Jasny zielony możemy zostawić. Dobra, jasny zielony zostaje. I nawet z tej ktoś korzysta. Ale tam też musimy się z tym wyburzyć. Dobrze. Robimy nowe podłączenia. Także tak, jedno pierwsze podłączenie, jakie na pewno zrobimy. To jest tutaj. Do tutaj. Dajmy sobie tutaj blisko. I to będzie tam właśnie tutaj przesiadkowe, gdzie będą się przesiadać. Tutaj nie chcę po prostu, żeby były zbyt duże podłączeń. Kolejny. Tutaj tak blisko, może nie, bo tam będzie pewnie tutaj w tym kierunku trochę płynąć. Dobra, to stąd. Tak. Możemy sobie zrobić, że płyniesz tędy, ale w jednym kierunku. Od razu mówię, w jednym kierunku płyniesz tędy. Tutaj. Postaw się. Tutaj. No i z powrotem. Tu. W ogóle puścimy jedną linię autobusową, która będzie przewodzić pomiędzy tymi różnymi portami. Tak się zastanawiam, czy może później tego nie wcisnąć i wtedy to będzie bardziej wykorzystywane. I tak, znowu gdzieś prąd mi się siadł. Co tym razem? A, tutaj. Wszystko będzie dobrze teraz tutaj? No, nie widzę żadnych kompromisów. Powinno być dobrze. Właśnie, jak tam tutaj jest z tym tutaj tym? Idzie. Niektórzy ludzie idą. Okej, okay, dobra, a statki? Statki, a tak, właśnie, statki. No i tak, mamy tutaj dwie linie, które sobie tak tu jako tako płyną. I teraz tak, tworzymy linie ekspresowe. Jedna linia ekspresowa będzie na pewno stąd płynąć.
z pominięciem tego i to nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No, no cóż, zrobimy sobie taką póki co jedną ekspresówkę prosto dotąd i z powrotem. O, jak widzę, będzie wszystko ładnie tu omijać. Okej, dobra. Nie, coś jest z prądem w ogóle wsiadło. Okej, prądu jest za mało. Elektrownie wodne byłyby tu naprawdę, dawałyby dużo prądu, ale nie mogę ich wykorzystać tak zbytnio. Damy sobie taką, zwykłą elektrownię. Dobra, tutaj macie. Powinien prąd wrócić. A, prąd wraca. Dobrze, i wracamy do naszych statków. Zadzwonimy już prąd w tym w ogóle. Stąd, tutaj sobie to tak płynie, tak... No tak bym powiedział. To nie jest jakieś takie... Nie wiadomo jak dobre, ale dobra. Ten nasz ekspresowy... Nie chce ciągnąć tędy. I nie wiem jak to zrobić. Dobra, może inaczej. A co jeżeli byśmy dali tutaj dwa przystanki tutaj w tych dwóch kierunkach? O, i teraz nam tu się zwolnił płot. Dobrze. I ty płyniesz bezpośrednio tutaj. Zrobimy ci tam zaraz jeszcze do omijania tutaj, bo tutaj widzę, że będzie problem, jeżeli tego nie zrobimy. O. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że za chwilę to nam przejdzie tak, jak powinno wyglądać. Czekaj. Czy... Tak, dobra. Jest. No i tak, jedyna rzecz tutaj brakuje w tym miejscu, akurat w tym miejscu, to jest to. I pytanie jest, ile kosztuje tego przeniesienie? 66 tysięcy. Dobra, my to sobie przeniesiemy. Najlepiej byłoby gdzieś tutaj do środka wstawić, ale wierzę, jakie byłyby tu korki się tworzyły wtedy. I tego nie zrobię. Damy to sobie może, nie wiem, gdzieś tutaj. Tutaj jest ta droga trochę, więc dobra. I teraz tak, tutaj. Zerknijmy, jak to wygląda. O, jeszcze to. O, aż. Teraz tu się zgoliło. To teraz musimy sobie stąd puścić, bo tu akurat muszą mieć takie podłączenie. Dobra, to tak, to jest. Teraz do niczego nie są podłączone. To też nie jest najlepsza wiadomość. Nie, czekaj, tutaj jest trochę tłumów ze statkami naszymi. Tutaj przy tych, tuż przy tym, nie. Przenieśmy to sobie w inne miejsce. Przeniesiemy to sobie tutaj. I bo tutaj na razie nie ma zbyt dużo budynków, więc będzie prosty wypływ. O, a tutaj widzę, że nawet jest takie ładne podłączenie. Dobra, teraz tak, woda i prąd. Wodę to ja ci mogę prosto podłączyć odtąd. Więc co do prądu, to tak, najpierw zajmę się drogą. Droga będzie, po prostu puścimy ją do tych. O. Natomiast co do prądu, to od tych też puść. Ewentualnie możemy postawić ci po prostu wiatrak jeden twój. A, masz. Będziesz mieć po prostu wiatrak. Dobra, i mam nadzieję, że nasze linie będą powoli wyjeżdżać na łowy. Ponieważ mamy dużo pieniędzy, postawimy jeszcze jeden z takich fajniejszych budynków. 300. To byłoby dobre. Tylko to kosztuje 200. A to? 120. Tutaj to już... Te będą mieć mniej. Kurczę, no nie. Bo chciałbym jakiś taki mały... A pamiętam, są takie małe... O, jak to. Czy to kosztuje dużo? Nie kosztuje dużo. 300, okej. Dobra, jakby mi się udało... A nie, może ciupkę większy. To... O, ten... Tu, tylko ten kosztuje... Trochę więcej.
Te są jakieś strasznie białe, tak w ogóle, jeszcze pomijając to. Stację telewizyjną może kiedyś, tak. Czekaj, stać mnie? Stać mnie na najwyższy budynek w grze? I ty się jeszcze pytasz, czy go postawić? Jasne, że go postawić. Tylko my go sobie trochę przesuniemy z boku. Czekaj. Bo tu jest ta fontanna. Tylko ona kosztuje 120. I jak my postawimy pewnie tam fontannę, to tamtego już nie wstawimy. Co nie? Brak funduszy. Dobrze, ten budynek tutaj oczywiście będzie. Tylko chwilowo, na razie mamy naszą fontannę. Wiem, że mogę zrobić to na odwrót, ale chciałem mieć pewność, że jest w dobrym miejscu, bo przenosienie takiego budynku już naprawdę trochę kosztuje. Dobrze, tu nam się zrobiła naprawdę wielka dzielnica się robi. I rzeczy, które by aż wręcz wypadało, czekajcie, jak jest z czasem? 36 minut, dobra, jeszcze nie ma 40, to może, mogę jeszcze chwilę pogadać. Tu sobie damy kolejny pocik. O, macie. Sobie podłączymy jakoś. Masz. I tutaj to. Oczywiście to źle działa, tak? Jakby ktoś się zastanawiał. I tak, to mi się trochę to nie podoba. Dobra, wiecie co? My to sobie usuniemy póki co. Ale tu, żeby nie było korków, damy osobne podłączenie do tego. Czekaj, jak ja najbardziej mogę to zrobić? O, było. Dobra, stąd, tu. Dobrze, i mam nadzieję, że teraz te statki, chociaż w teorii będą płynąć takie, jak ja bym chciał, a tu sobie zrobimy naszą już jedną z tych linii właśnie, co będą opływać to całe. I tak. Nie, to mi się trochę nie podoba, że płyniesz tędy. Ja bym chciał jednak, żebyś płynął tędy. No zawsze płyniesz tak, jakbym trochę nie chciał. Dobra, dajmy tutaj ciebie już. Już no trudno. Już niech będzie. Kolejny będzie tu. I tutaj na to już nic nie poradzę. Bardzo dziwnie płyniesz. Trzeba będzie coś z tym zrobić. I tutaj dotąd. Dobra, nie. Nie. Mi się nie podoba to bardzo, jak to teraz wygląda. Tutaj jest ta nasza stacja, oni potrzebują na pewno jakichś osób, które by tu pracowały przy niej, więc ja sądzę, że tutaj taka, o, proszę bardzo, jak ładnie nam to wejdzie. Stąd i tutaj. I naszą nitkę możemy sobie przeciągnąć. Tak. O, proszę bardzo, jak dziwnym trafem dobrze weszło. Dobrze, i jakbyśmy sobie dali tutaj. Damy sobie tutaj, żeby nie było, ale damy sobie tu jeszcze jeden przystanek. Ja wiem, teraz trochę robię to tak, jak nie powinno się robić. Czyli buduję puste przystanki tylko po to, żeby płynął tak, jak ja chcę, a on zawsze wyda najkrótszą linię. No ale no cóż, tak niestety trzeba. Czy to jest w danym kierunku? Nie, to jest w kierunku. To jest, będzie w tym. O, dokładnie. Dobra, to teraz płyniesz tak, jak ja bym dokładnie chciał. I aby to podsumować pięknie. A, wiem, widzę jakiś problem teraz. Bo ty musisz tutaj specjalnie płynąć do tego. Dobra. A co powiesz, że jeżeli byśmy usunęli ten przystanek? O. Dobrze, nie marudźcie mi tutaj, ludzie. Że jakieś prądy, jakieś nowe rzeczy, w ogóle zagadaj 39, dobra, już zaraz kończymy. Tutaj, w tym kierunku i tak. Ten możemy nawet włączyć. Chociaż wątpię, czy tutaj ktoś jeździł. Szczerze. Ale no dobra. Niech już mają. Natomiast ten na pewno wyłączymy. Tu mogę ewidentnie zrobić jakiś dojazd do drogi, ale to nie. To nie. I tutaj do tych ludzi, co się chcieli budować, właśnie chciałem zrobić ten port.
aby mieli teraz ładny tutaj dostęp do tego wszystkiego, co jest najważniejsze. Tak. Tutaj bym sobie zrobił drogę. A, wychodzącą. Bo to jest jedna z tych naszych głównych dróg tutaj. Ja jednak bym pozostawił taką samowolną. Dobra, tutaj się budujcie. Woda. Wodę se tu, stąd, tu i tu. Okej, okay, dobra, tutaj. Dobra, no to tak, tu będą statki już nasze pływać, tak? Co tu dużo mówić. Jedyne co by mi się mogło nie spodobać, to jest to, jak teraz płyniecie. A akurat co do tego, to mogę w teorii chociaż tutaj dać ten skrót i to się już zmieni? Nie. Musiałbym chyba coś takiego bardziej zrobić. Teraz? Teraz będzie tak, jak ja bym chciał. Dobra, to sobie przygotowaliśmy całkowicie tą nitkę. Nie, jakby coś... Tak się nie robi, co nie? Żeby nie było, tak się nie powinno tego robić. Ale ja jestem, no wiadomo. To jestem ja. I w drugim kierunku statki tak samo by pływały dla mnie. Czyli tu. Tu. I tu dopłynąć. Nie wiem, czemu nie chcę, żeby tutaj przepłynęło to. No dobra. Mam nadzieję, że to nie będzie mi dać tutaj kolków teraz, czekaj. Ej, ale serio, czemu nie chcę, żeby... Tutaj coś musi być z tym nie tak. Może z tym węzłem. No on był taki trochę wielki. Tak. I to tu? Nie, no to wchodzi cały czas. Żeby to cały czas wychodziło krócej. Czekaj. Ja z tym pogadam. Jak facet z facetem. Ciach. Nie. Ciach. I ciach. Czy teraz myślisz logicznie? Nie myślisz logicznie. Dobra. Git z tym. Sądzę, że jesteś inteligentny i będziesz tutaj robić korków. Ile tak w ogóle kosztuje ten nasz najwyższy budynek? 145 tysięcy. Dobra, to fotce na razie w najbliższym czasie nie będziemy mieli na niego. Tutaj się to opróżnia, tak? Tak. To sobie włączmy i też dajmy na opróżnianie. I dajmy sobie drugą spalarnię. A, trzeba było dodać do tego. Dobra, to tak, ja kończę ten odcinek. Zakończymy sobie oczywiście spojrzeniem sobie w kamienie milowe. 32 tysiące. Dobrze idzie. I przeglądem naszych linii promowych, których jest teraz naprawdę dużo. Pierwsza linia. Gdzie jest ta linia? A, to jest ta szara. Dobra, to tak, tu są cztery statki i sądzę, że to jest naprawdę wystarczająco. Kolejna linia. Dobra, gdzie to jest? Zaczyna się tu. I tutaj jest to za mało statków, bo wszystkie są pełne. Tu bym spokojnie zwiększył do 200. I teraz powinno to być trochę lepiej, chociaż i tak widzę, że ta... No bo to jest główne przesiadkowe teraz będzie. I to będzie naprawdę... Zobaczymy. Nie, ja bym to jeszcze trochę zwiększył. Teraz będzie 7 już podać. Tak, powiedzmy, że tak. Dalej. Oj. Co? A, to są te statki. Tą nitkę mogę teraz trochę zwiększyć. Trochę. Dawa, dajmy tyle 300. Już niech będzie. Kolejna nitka. Tak, te brązowe... Co to jest za brązowa? A, to jest nasz chyba ekspres, tak? Tak, to jest nasz ekspres. No tak, to tak, w ekspresie to będzie się chwilę czekać, zwłaszcza jak tutaj te statki tak dziwnie pływają. Dajmy sobie trochę zwiększmy to. Dalej. Żółty.
Żółty drugi ekspres. Okej. Nie, to jest, no nie jest ekspres, to jest zwykły i tutaj, zobaczcie, przydało się to przejście, ile oni tutaj idą. Musimy sobie zwiększyć naszą liczebność do 200 statków. Dalej, kolejna liczba, statki. A, no tak, bo to jest jeszcze dosyć stosunkowo nowa linia. I sobie zwiększmy do 4. I ekspres nasz tutejszy. Okej, zabiera trochę ludzi. Widać, że trochę ich jest tutaj. Dobra, to tak, tutaj widzę, że jest dobrze. Jedyne, co, do czego bym się przyczepił, to do rozlokowania tych tutaj statków. I że można byłoby to zrobić inaczej. Na przykład wyburzyć to. Co nie znaczy, że to nie wróci za chwilę. I dać... Czekaj, czekaj. To się na pewno jakoś da. Da się? Da się. Mówiłem. Masz. No, może niekoniecznie to teraz tak będzie wyglądać. Ciach. Jedno tu. To jest, teraz nie chcesz tu wejść tak na złość. Dobra. Nie, te statki to jest naprawdę tutaj z tym wyburzeniem. Tak samo jakby były sterowce, to nie. Tak samo jest źle. O, dobra. Płyną teraz osobnymi ścieżkami. I ogólnie te nasze ścieżki to będą podlegały zmianie dokładnie do naszych linii i zapotrzebowań. Dobrze, myśli teraz logicznie, płynie tak jak powinien płynąć. Dobrze. Ty nie masz prądu. No ty możesz nie mieć prądu. Bo prądu to ja ci tutaj nie podciągałem. Dobra, na zegarku widzę 47 minut. O kurczę, ile tam się będzie wsuwać. Ale nie ma żadnego cięcia, więc może na noc powrzucę. Kto wie. Dobrze. Wam postawimy cmentarz. Drobną opiekę zdrowotną. Fire. Może wam się przydać jakaś straż pożarna. I... Nie, oni nie potrzebują podstawówki. Ci mogą potrzebować. Dobra, no i trochę pieniędzy od razu zużyliśmy i jest od razu lepiej. Czuję się od razu lepiej, jak mam mniej pieniędzy w portfelu, co nie? Takie oczywiste. Kator. Nie dopadło. Ojej. Dobra. To tak. Nasze linie sobie pływają. Powinno być z tym dobrze, jeżeli sobie zerkniemy do ekonomii, to mamy prawie zarabiamy 1000. Wydajemy 3000, jest naprawdę opłacalne. Dobrze, no i tak, ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. Dzisiaj głównie się zajęliśmy i tylko i wyłącznie prawie tylko tą częścią. Nie mówię, że tutaj trochę nie pobudowaliśmy. Jakichś tych połączeń. Lekkie tutaj na zabudowania. No i to, które chciałem sprawdzić na koniec odcinka. No nie no, ruch jest duży. Tylko jakbyśmy zerknęli sobie tędy. Czekaj. No, ruch jak widzimy jest naprawdę duży, idzie tutaj dużo ludzi. I się przesiadają nawet. Ciekawe. Albo oni po prostu przechodzą, nie, oni przechodzą przez ten kawałek. Dobrze, ale jak widzimy, idą. Tak samo będzie tutaj w tej dzielnicy, będą się teraz przemieszczać pomiędzy tymi różnymi portami, aby dochodzić w różne miejsca. Na ten port może trochę mniej chodzi, bo on jest w ogóle nieużywany teraz. Na ten na przykład parę osób dochodzi. To jest do połączeń zewnętrznych, to na pewno. Tutaj też. I tutaj też. No i tutaj. Dobrze, ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. Ja poza odcinkiem pododaję tutaj ścieżki podziemne, aby mogli łatwiej się przemieszczać pomiędzy tymi wszystkimi promami. Natomiast to byłoby na tyle dzisiejszego odcinka. Jeśli wam się podobało, możecie zostawić w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. A, no i jeszcze bym zapomniał, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to możesz kliknąć w tył i ten dziwny dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnego materiału na tym kanale. Także, cześć! It's a tale about opening your heart, finding acceptance, and inventing the most efficient means of shipping and packaging that mankind has ever known. Proving that to find what's in your soul, you have to look outside the box and into another box.
which is a house, your home.